Podsumowujemy, proszę Państwa, ostatni tydzień. Także w piłce nożnej, proszę Państwa, Polska przegrała z Albanią 0-2. Zajmujemy czwarte miejsce w grupie eliminacji do Mistrzostw Europy. Trener, selekcjoner, i to jest najważniejsze wydarzenie ostatnich kilku dni, Fernando Santos pożegnał się ze stanowiskiem. I to skomentujemy z byłym reprezentantem Polski w piłce nożnej, Janem Tomaszewskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie Janie, bardzo mi przykro, niestety ja na żywo w oczywisty sposób nie miałem możliwości pana podziwiać na boisku. Rozpoczynałem swoje zainteresowanie piłką, kiedy biliśmy się o Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata przez całe lata 90. nieskutecznie. No i taką mam analogię trochę, czy my wchodzimy właśnie w taki okres reprezentacyjnej smuty rodem z lat 90.? Wydaje mi się, że nie. Dlaczego? My biliśmy się z najlepszymi drużynami świata, jak równy z równym. Dlaczego? Dlatego, że my mieliśmy jednego z najlepszych selekcjonerów na świecie. Powtarzam, który później odnosił ogromne sukcesy w Grecji. Teraz mamy kapitalne, powtarzam, kapitalne, lepsze pokolenie. Niestety oni przez te 8 lat byli tak prowadzeni, że właściwie nie wiadomo jak. W klubach grali bardzo dobrze. Dlaczego? Bo tam mieli trenerów światowej klasy. Tutaj przez 8 lat przyjeżdżali na, jakby to powiedzieć, no na wywczasy, żeby odpocząć. Nie. Drużyna narodowa jest najważniejszą drużyną w życiu każdego piłkarza. Przez drużynę narodową właśnie zyskuje się kontrakty. Niestety nasi piłkarze tego nie wykorzystali, bo pomijam już poprzednich trenerów, ale ten trener miał osiągnięcia nieprawdopodobne. Nie złapali z nim chemii. I wrzucenie granatu do mrowiska przez kapitana Roberta Lewandowskiego nic nie pomogło. Z Wyspami Owczymi graliśmy fatalnie. Pan Santos zapomniał, że są strzały z daleka, że jest dribbling, że trzeba złapać rzuty wolne. Bo wiadomo, że po stałych fragmentach gry zdobyła się bramki. Niestety tego nie zrobił. A to, co było z Albanią, to właściwie jednym zdaniem można skomentować. Po meczu. Powtarzam, po meczu, kiedy był szybko wywiad z Piotrkiem Zielińskim, Piotrek powiedział, oni nas pokonali walką. Ja myślałem, że ja się przesłyszałem. To znaczy, wy tam walczycie, a tu nie walczycie. Coś tutaj nie gra. I jeszcze raz podkreślam, to, że Santos odszedł, dobrze. Ja byłem przeciwny temu odejściu, uważałem, że on się powinien sam podać do dymisji. No cóż, wykorzystał szansę, wziął jakieś pieniądze. Szkoda, że my jako ten 12 zawodnik o tym nie wiemy. Jest jakaś tajemnica Polskiego Związku Piłki Nożnej w stosunku do 12 zawodnika, czyli do mnie i państwa. No ale pewnie tak musi być. Ale do czego jeszcze zmierzam? Proszę zauważyć, w Niemczech zrobiono też zmianę trenera z dnia na dzień. Flick odszedł i poprowadził tę drużynę awaryjnie po przegraniu 4-1 z Japonią. Feller, dyrektor sportowy związku. I co? Z wicemistrzem świata wygrał 2-1. Czyli tutaj ten duch złapał po prostu, ja oczywiście będzie inny selekcjoner, ale złapał kontakt, wygrał. Czyli piłkarze umieją grać i niemieccy, i polscy. Co pokazali w meczu z Francją? A on podobno meczem z Francją miał się sugerować. No niestety tego nie było. Czy możemy znaleźć odpowiedź na pytanie, co się tak naprawdę stało? Już nie ma Fernando Santosa, ale to jest trochę tak, jakbyśmy w Polsce chcieli nakręcić jakiś ambitny film. Zachęcili także finansami do zagrania w tym filmie Roberto De Niro, powiedzmy. A on tu przyjeżdża i okazuje się, że w ogóle się nie przykłada, gra jak deska i nic z tego nie wyszło. Tak samo ze światowej klasy trenerem Fernando Santosem, bo pan przeszedł tak jednym zdaniem, że nie było chemii, ale jednak media bardzo dużo mają do zarzucenia samemu Santosowi, że potraktował reprezentację jak takie dokończenie swojej kariery. Rzadko pojawiał się w Polsce. Co tutaj nie zagrało? Panie redaktorze, bardzo pana przepraszam. Mam pytanie do pana. To, że pan pracuje w tej stacji, brawo, szanuję pana. Ale kto pana zatrudni? Oczywiście mój szef. Kierownictwo tej stacji, prawda? No przecież kierownictwo Polskiego Związku Piłki Nożnej, Santos sam ze sobą nie podpisał kontraktu. Pozwoliło mu na to, po pierwsze, żeby nie miał polskiego asystenta. Przekonaliśmy się na sousie, nie miał polskiego asystenta, bo on by to poprowadził. Ten asystent dokończyłby tę eliminację. Miał jakiegoś
nie wiem, no faceta do towarzystwa, bo Mielczarski nie był żadnym asystentem, on nie jest trenerem. Poza tym tych 5 czy 6, nawet nie wiem ilu ich było, asystentów, to były niemowy. Oni nic praktycznie nie mówili. I sprawa również bardzo ważna, selekcjoner powinien być w myśl, przepraszam, uchwały z pracodawcą, czyli z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, powinien być na 2-3 meczach ligowych w tygodniu. Dlaczego? Nie dlatego, żeby wybierać tych zawodników, ale dlatego, żeby utylizować grę tych zawodników, żeby utylizować stadion, żeby utylizować klub. Po prostu musi być. I tego nie było w kontrakcie. Jaki był kontrakt? Jest to czeski film, nikt nic nie wie, ile jest odprawa. My po prostu robimy tutaj wielkie tajemnice, a nasi przeciwnicy znają numery koszulek i numery butów poszczególnych zawodników. Co to za tajemnica? Zbyszek Boniek prowadził to transparentnie i wszystko było fajnie. A tutaj on sobie sam podpisał umowę. Nie wiadomo, jakie ta umowa była, czy do końca eliminacji grupowych, czy do końca eliminacji w ogóle, które będą po barażach w marcu. Także przestańmy, ja mówiłem, zróbmy tą, jak to się mówi, grubą kreskę, zacznijmy pracować profesjonalnie. I Czarek Kulesza zaczął pracować profesjonalnie. Kiedy była ta afera ze Stasiakiem, bo nie powinien tam jechać, szefem Komisji Zagranicznej został Michał Wistkiewicz. Brawo! Michał zna kilka języków, jest szanowany, jest sędzią i będzie po prostu kontrolował to wszystko. Poza tym nie może być tak, już niejednokrotnie powtarzałem, panie redaktorze, że jeden człowiek, powtarzam, jeden człowiek wybiera selekcjonera. On musi mieć grupę 5-6, czy wiceprezesów, czy jakichś doradców, o których my powinniśmy wiedzieć. A tutaj rozmawia z tym, rozmawia z tamtym, rozmawia ten, no, dziennikarze mają pełne prawo wiedzieć, bo wy jesteście naszymi przedstawicielami, a wy nic nie wiecie. Poczekaj, ta wie, ta rozumie, ta. No, nie, tak się nie robi profesjonalnego futbolu. Wiadomo, że w tej chwili Nagelsmann będzie prawdopodobnie trenerem reprezentacji Niemiec. I koniec. I tak ma być. Tutaj trenera trzeba wybrać w trybie awaryjnym, bo Santos odszedł, koniec, nie ma Santosa. Teraz tak. 4-5 dni. Te 5 dni się liczą, bo my jutro, powtarzam, jutro gramy te 3 mecze. Jeden z Czechami, z Mołdawią u siebie i na wyjeździe z Wyspami. Tak, i wkrótce trzeba i zacząć. Musi, czy się to komuś podoba, czy nie. Wkrótce... O tym muszą zadecydować profesjonaliści. I wy jesteście właśnie profesjonalistami. Jak wy się domagacie, no to musi to być. A PZP mówi, hola, hola, spoko, zastanowię się. Jak się zwalnia, to już się ma następcę. Lada chwila poznamy, także dlatego, że muszą być wysłane powołania przed kolejnym zgrupowaniem już powoli. Czy pan w ogóle odniesie się do tego, że jest jakiś taki mit zagranicznego trenera? Bo teraz z kolei wahadło w drugą stronę się przesuwa i wymieniane są głównie jako faworytów nazwiska naszych, polskich trenerów. Tak, ale to jest sytuacja awaryjna. I jeszcze raz podkreślam, panie redaktorze, gdyby był asystent, doprowadziłby to do końca. Myśmy niejednokrotnie rozmawiali na ten temat i mówiliśmy tak. A co się stanie, odpukać, jak Santos pójdzie do szpitala i złapie jakąś kontuzję? Kto poprowadzi ten zespół? Musi poprowadzić trener asystent. Dlaczego? Dlatego, że ten trener asystent konieczny jest przy tych 5 czy 6 obcokrajowcach, bo nawet nie wiem, ilu ich było, żeby pokazać, jaka jest mentalność. On się miał oprzeć na drużynie z Francją, która przegrała mecz, ale grała kapitalnie i moim zdaniem tam były błędy taktyczne, a nie tak jak było z Argentyną. I co? I nie powołuje 3 kluczowych zawodników, którzy odpowiadają za grę defensywną i ofensywną, czyli Glika, Krychowiaka i Grosickiego. Potem powołuje tych 2, przyznaje się do błędu, no bo błąd popełnił. I teraz no, ten trener musi, jak ja słyszę wypowiedź rzecznika prasowego, no możemy wysłać do 40, do 50 zawodników powołania z zagranicy. Czy ktoś tutaj oszalał? Wysyłamy do 25 czy do 28 i koniec. I to musi zrobić pierwszy trener. Który trener? Ja niejednokrotnie mówiłem, że trener młodzieżówki
powinien być takim niejako asystentem. Dlaczego? Bo w jednym palcu, w tym palcu ma wszystkie dane o całej młodzieży. Przypomnę tylko, że pan Kazimierz Górski, kiedy obejmował reprezentację narodową, trenował przez 5-6 lat drużynę młodzieżową. Ze starymi zawodnikami wygrał 4-2 pierwszy mecz chyba w Szwajcarii. Potem zmienił to i zdobył mistrzostwo olimpijskie i zdobył medal na mistrzostwach świata, bo wprowadził chyba 9 czy 8 zawodników, tych młokosów, przepraszam, dał świeże paliwo reprezentacji. I ta reprezentacja grała. I to właśnie na tym polega. No kto w tej chwili może być trenerem? No trener, przepraszam, no naturalny wybór jest. Michał Probierz, który ich wszystkich zna i będzie sukcesywnie wymieniał. Tyle tylko, że jest jeden problem. Jak grać? Czy te 3 mecze grać pod baraże, bo ze Estonią chyba pierwszy mecz, drugi to Walia albo Islandia najprawdopodobniej, no bo możemy nie wejść nawet wygrywając 3 mecze. I tutaj przez ten rok czasu, bo rok czasu zostało do praktycznie do Mistrzostw Europy, stworzyć drużynę, ale opartą właśnie o tych zawodników typu Lewandowski, typu powiedzmy Szymański, ci, którzy grali z tymi młodymi. Panie redaktorze, on sam to spowoływał debiutantów. Czy któryś z nich zagrał? No właśnie, nie było tu w ogóle nowych nazwisk, nie było dopływu świeżej krwi. Ale ja się zapytam, bo w prasie też się pojawiły takie sugestie, bardzo mocne. I proszę o odniesienie się do tego, czy Robert Lewandowski nie stał się obciążeniem dla tej reprezentacji, że jest tak wielki, a na boisku nie daje aż tyle z siebie, co choćby w rozgrywkach klubowych, że trochę przyćmiewa jakichś nowych liderów, którzy mogliby się pojawić. Nie. Tu jeszcze nie. Panie redaktorze, przede wszystkim pierwszy cel nasz jest zakwalifikowanie się do finałów. Nie ulega wątpliwości. Połowa Europy tam będzie, my też musimy być. Do zrobienia zespołu na ten finał mamy praktycznie 10, czy no prawie rok czasu. Robert Lewandowski musi grać w tym zespole, moim zdaniem. Dlaczego? Dlatego, że Robert w dalszym ciągu ma tą ksywkę jeden z najlepszych napastników świata. I jak on gra, to jest pilnowany przez dwóch albo trzech zawodników. W związku z tym my jesteśmy wolni. Tylko nie może być takiej profanacji, powtarzam, profanacji, że my gramy. Ja to mówiłem jednokrotnie, zagrajmy z Wyspami Owczymi taką generalną próbę przed Albanią, bo ten mecz będzie najważniejszy. No i zagraliśmy. 2 dziewiątkami, bo grał i Milik, i Lewandowski. Czyli co, graliśmy 4,5. Jak 2 dziewiątkami, to kogoś zabrakło z tyłu. Na Albanię wychodzimy 1 dziewiątką. To Robert co ma? Po prostu inaczej cała drużyna gra, jak się gra jednym napastnikiem, a inaczej jak 2 napastnikami. Bardzo, bardzo dziękujemy za tę analizę. Musimy już kończyć, ale jeszcze tylko tak podpytam, bo rozumiem tematycznie do naszej rozmowy ten szalik założony, ale rozumiem także dzisiaj przed finałem siatkarskich Mistrzostw Europy. Jeszcze raz podkreślam, właśnie grajmy tak jak siatkarze. I dzisiaj, o co chodzi? Nawet jak dadzą z siebie wszystko, bo wiadomo, że oddali z siebie wszystko, grają 2 drużyny z najwyższej światowej półki. Wynik jest i w jedną, i w drugą stronę możliwy. Ale nie będziemy chłopcami do bicia. I o to chodzi, żeby się z nami liczyli. W siatkówce się liczą, gramy u gospodarzy, na pewno oni mają handicap. Ale spokojnie, Polacy nie gęsi, te swoich siatkarzy mają. Dzisiaj o 21:00 Polska-Włochy, finał Mistrzostw Europy w siatkówce. Ja bardzo dziękuję, głównie o piłce nożnej rozmawialiśmy, bo to jednak cały czas nasz narodowy sport największe zainteresowanie generuje. Jan Tomaszewski był naszym gościem. A za chwilę być może do Włoch też się wybierzemy, niekoniecznie na południe Europy też po wakacjach, gdzie warto jechać jesienią, o tym z naszym kolejnym gościem.